Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was filmik z pianką do golenia i z balonikiem, czyli to będzie piłeczka antystresowa, taki nowy pomysł. Oczywiście piankę do golenia znajdziecie w drogerii, ewentualnie możecie pożyczyć od taty, od brata, od każdego, kto walczy z obłosieniem na twarzy. No i teraz wypełniam balonik pianką. Najpierw muszę rozciągnąć ustnik i nałożyć na górę. To może być nie takie proste. Lepiej wziąć taki trochę grubszy balonik, to się wtedy nie rozerwie. Musimy w ten sposób założyć, żeby dało się potem nacisnąć na ten przycisk i napełnić balonik pianką. O, i teraz mogę tutaj nacisnąć spokojnie i zobaczymy, jak balonik wypełnia się pianą. Wydaje mi się, że tyle starczy. Ok, i teraz musimy bardzo, bardzo ostrożnie ściągnąć balonik. Ja już pochlapałam ścianę. Właśnie na pewno trzeba to zrobić bardzo ostrożnie, żeby nie pochlapać okolicy. I udało mi się zawiązać. I moja piłeczka antystresowa jest praktycznie gotowa. Jest bardzo lekka, ponieważ w środku ma pianę. Jak widzicie, ta piana tutaj przebija przez balonik. O, teraz mam całe polepione łapy. Nie szkodzi. Jest to ciekawa konsystencja, można balonik ugniatać. Jest dosyć lekki, jak już Wam mówiłam. I taki miękki, giętki. W każdym razie inne doświadczenie sensoryczne niż w przypadku piłeczek wypełnionych na przykład glutem. To właśnie nowy rodzaj wypełnienia. No i do tego użyłam pianki. Zwykłej pianki do golenia. Możecie też użyć innej pianki. Teraz są modne pianki do kąpieli na przykład. I teraz sobie myślę, że można było ozdobić naszą piłeczkę, dodać jej osobowość. No i teraz jest piłeczka antystresowa z osobowością, uśmieszkiem i oczkami, jest bardzo sprężysta, bardzo giętka i gibka i do tego leciutka. W każdym razie mi się bardzo podoba, szczególnie właśnie z tym uśmieszkiem i z tymi świecącymi oczkami. Mam nadzieję, że Wam również. Jeśli tak jest, to będę się bardzo cieszyć z lajków. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!